Jestem Kamil, ze mną jest Ola. No hej. I gramy w Metina na prywatnym serwerku. Doszły teraz na święta dużo nowych zmian, dlatego idziemy na Wieżę Demonów i Ola, chodź. Czyni honory, wchodź do Wieży Demonów, prywatnej. Ale prywatnej. Aj, klikłam. Tylko zaraz przyjdę. Publiczną nie chce mi się dopiero. Buty wiatru niepotrzebne. W ogóle tutaj jest wszystko, co potrzebuję? Ja będzie, dobra. Jest to. No. No to idziemy do Wieży Demonów prywatnej. Nagrywam, wyjdź. Nie ma za co. Chwila, bo ja bym chciał tutaj się jeszcze odpalić. Oto. I na razie to stawię. Reniferek. Unik. Idę rozwalić Metinka. Dawno nie było Metina. Dawno nie graliśmy w Metina. W sumie dużo gier przestaliśmy grać powoli. Ja to bym szukał nowego serwera. No, teraz na tym serwerze, co gramy, nie będę mówił nazwy, bo mi za to nie płacą, więc nie będę mówił nazwy. Ale jeżeli gdzieś tu sobie nazwę zobaczycie, no, tego nie będę też ukrywał. I dodali tyle aktualizacji, że powoli się tu znowu przestaje chcieć grać. Kiedyś był ten jeden z lepszych serwerów. Naprawdę, grałem tutaj. 4 czy 5 lat tutaj grałem. Nie narzekałem. Doszło dużo nowych aktualizacji. Serwer stracił co najmniej połowę graczy. Zaczęli to naprawiać, zaczęli tutaj eksperymentować, dodawali jakieś nowe aktualizacje, starali się to przynajmniej na... Ej, tu jakieś te bałwanki wyskakują. I słodycze. No słodycze jakieś lecą. No dobra. Starali się to naprawić i im to zaczęło wychodzić, zaczęli naprawiać ten serwer. A teraz zauważyli, że czym więcej aktualizacji robią, tym więcej graczy dostają. I za bardzo polecieli z tymi aktualizacjami. W tym momencie rozwalili serwer totalnie, że tu się już powoli przestaje chcieć grać. No ale nie mamy aktualnie żadnego serwera na stanie innego. Więc od czasu do czasu coś się z tego nagra, coś tu się pochodzi, ponagrywa. Lecz mamy w planach sobie znaleźć jakiś inny serwer, bo nie chce się tutaj już grać. Po tych aktualizacjach, co oni teraz tutaj robią, po tym, co oni tutaj zaczęli dodawać, chcą zbić ceny, bo niby, że wszystko jest za drogo. Starałem się to zbić, psując cały rynek na serwerze. To, co kiedyś było drogie, teraz jest nic nie warte, a... I nie ma... No dobra, niektórzy tam pewnie napiszą, że oni mają jak się dorobić. Mówię, no pewnie tak. Ci, co tutaj dużo grają, to już mają to, co chcą mieć, czyli te levele, EQ, postacie. Oj, bowanek. Ja nie mówię. To oni na pewno znajdą jakiś sposób, żeby się tutaj dorobić. Ale osoby, co dopiero zaczynają, nie mają tutaj przyszłości na tym serwerze. I to już jest pewne. Nie dorobią się tutaj do 2.6.0. Na pewno nie same, chyba żeby z kimś grały. Same nie dorobią się tutaj EQ, ani takich typowych zarobków. Serwer troszkę bardzo upadł. To nie Olu? No. Jej, co to było? U Oli petardami strzelają, bo to wiecie, bo to już... Sylwester się zbliża. No, bo wy to oglądacie już pierwszego. I my to nagrywamy 31. Czyli jeden dzień przed. I u Oli już się zaczyna Sylwester, już strzelają tutaj powoli. No, u mnie na szczęście nie. U mnie w ogóle ten Sylwester już przepada. Każdy już jeździ, już nie ma tak kiedyś, że każdy siedział. Było fajnie, wszyscy razem, teraz każdy już wyjeżdża. Za rok to już totalnie nie,
Nie będziemy obchodzić Sylwestra. Nie żadnych świąt. Jak to nie? Nie zobaczysz. Nawet teraz, jak byłem na dole, jakaś tam telewizja chodziła i się pyta, jakie plany na Sylwestra. To już takie, nawet młodzi ludzie, że oni się już wybawili, oni w tym roku będą spokojnie spędzać Sylwestra. To już nie jest to samo, co kiedyś. Święta umierają. No, ale ten, tak nawiązując do tego, co tutaj się wydarzyło na moim kanale, wbiliście 1010 subskrypcji, za co wam bardzo dziękuję. Mówiłem to już na live'ie, mówiłem to jeszcze tutaj, to powiem. I nie wiem, czy mówiłem na live'ie. Ola mnie teraz zaraz będzie zabijała. Wiecie, nic on nie ma do powiedzenia, ponieważ wszystko to jest kłamstwem. No jak mi przykro. Dziękujemy. Cześć. Ola powiedziała, że jeżeli nie, będzie... Nie powiedziałam. Przepraszam bardzo, wyjmujesz to z kontaktu. Ja nic nie powiedziałam. Ola powiedziała, że jeżeli będzie 1500 subskrypcji... Nie będzie żadnych subskrypcji. Nic nie zrobię. Zrobisz. Jeżeli będzie 1500 subskrypcji, to na live'ie Ola będzie z kamerką, czyli będą dwie kamerki, nie. Będzie moja kamerka i będzie Oli kamerka, nie. Więc jeżeli chcecie zobaczyć nie Olę, zgadzam się na to. Musicie, teraz nacisnąć czerwony guzik, ten nie tutaj, musicie. I jeżeli będzie 1500 subskrypcji, będzie, będą, no będzie live z Oli kamerką. Jej, wszyscy się cieszą, tylko nie Ola, ale zrobimy Oli na złość i wbijemy te 1500. Ale widzieli przecież, jak wyglądam na twojej tapecie, niestety. No to jak wyglądasz, ale z kamerką na żywo to jest co innego. No właśnie, dlatego nie chcę. Bo na zdjęciu... No tak, właśnie na... A, dobra. Na zdjęciach, a na tapecie to są dwie różne rzeczy. Na zdjęciach, a na tapecie. Na zdjęciach, a na żywo to są dwie różne rzeczy. No. To ogólnie teraz siedzę nad postacią, bo nie wiem, czy mówiłem to na początku. To jest postać do dropa, to nie jest taka główna postać. Żeby nie było, że później będą jakieś komentarze, bo ja mówiłem, że ludzie, co dopiero startują, to tutaj nic nie osiągną. Żeby nie było, że te 140 level to jest nasza główna postać. Bo to są tylko. To są tylko dropy, na których właśnie chodzimy. Chodzimy zarabiać. Staramy się zarabiać, bo teraz ciężko jest tutaj się dorobić. A nasze główne postacie to są już 260, 250 i tak dalej. Mamy tych postaci trochę. Dobra, myślę, że to piętro przewiniemy. Tak w przyspieszeniu je troszkę dam. Bo tutaj trzeba oddać. Tak, tu trzeba oddać raz, dwa, trzy, cztery, pięć? Albo pięć chyba. Pięć tych posągów, takie klejnoty trzeba zdropnąć. Ale tak, z pierwszej fali nic nie dropi i z każdej fali dropi po jeden. Więc widzimy się za chwilkę. Mamy ostatni kamień. Mówiłem, że to będzie dla was chwila. I pyk. No i teraz co tutaj trzeba było? Najpierw przywołać konia. Nie, tutaj trzeba było tylko zabić tego demona. Pana demonikę, dobra. Ja sobie go pod ścianę wezmę i wezmę jeszcze PPK, bo... silniejszy był. Teraz jeszcze pomożesz, to pójdzie easy. Bo cholera, te moby trzeba zabić. Ta postać niby jest tak trochę zrobiona pod... pod to DT, bo ma tam... A nie, w sumie idzie szybko, myślałem, że trochę się nim pobawimy. Pyk leży. Jaki kowal? Pancerz. Chyba nie mam żadnego pancerza. Do ulepszenia. Nie, nie ma. Opa. Czego mi ten? Green screen usuwa części ciała. Ładnie, ładnie. Dobry green screen.
Antony Kowal nie chce mi uda. Tam jest tutaj błąd. Wieża pisze się przez Ż z kropką, a tutaj pisze RZ. A jeżeli z jakimś tym pasażem na tego Kowala, to pisze, że... Czekaj. Czyli błąd Metina. Kowal wieży demonów, może lepszy tylko jeden przy. I błąd Metina, no nie, no. Jest takie coś na stronie, że jeżeli są jakieś błędy, trzeba do nich pisać. Ciekawe, czy jakbyś napisała z tym, to czy by ci coś dali. Order tego bez błędnej ortografii w porównaniu do nich. No, takie coś powinni poprawić. Zwłaszcza na to, że ten serwer długo już jest. Naprawdę dość długo serwer stoi. Takie błędy miał? To już ich nie tłumaczę w niczym. Tak, bo tu coś trzeba po ziemi podnosić chyba, nie? Tak. Pieprząt? Nie. Za coś tam, za i... Ja biję, ty podnoś. Aha. Ja mam wyłączone ten... Zrob ziemi. Ja nie podnoszę tego, bo widzę, jaka to jest mapa. A tu musi być mapa za i coś tam. No, pamiętam, że coś na z było. Dobra. Ale teraz już nie ma tego, co było wcześniej. Teraz już normalnie mapa tylko wylatuje, a nie... Kiedyś szkata leciała, no. Szkatułka, coś. Trzeba było tam szkatę otworzyć i dopiero leciało. Na razie nie ma. Dobra. Na razie nie ma. Ja na razie biję. Dzwonek do drzwi. Na razie. Na razie jest dzwonek do drzwi. No, dzwonek zrobił din 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 din. Taki sam dzwonek do drzwi, więc wiem jak. Dobra, to się bije. To nie. Tak. Tak, już to będzie szybki odcinek. Może jak to się troszkę. Tam się wytnie, tu się wytnie, będzie troszkę szybsze. Tam się przyczepię. No, a ja powtórzę, bo Ola lubi, jak nie. Ja to powtarzam. 1500 łapek. Nie ma. I będzie kamerka Oli na live. Łapek? I wraz. Dobra. Nie, łapek. Subskrypcji. Subskrypcji tam będzie pisało. Nie, subskrypcji. 1500 subskrypcji i będzie live z Oli kamerką i moją kamerką i będziemy sobie grać w coś. Będziemy sobie grać. Ola nie pokaże, nie pokaże się na kamerce. Nie. Więc jeżeli chcecie zrobić Eli troszkę na złość, to możecie już teraz kliknąć czerwony przycisk. Badaj! Teraz nie wyjaśniła. Zobaczysz po nagrywce, co będzie. Z góry mówię, że jakby ktoś mówił, że żebrze subskrypcje. Subskrypcje nic mi nie dają. Ja nic z tego nie mam oprócz satysfakcji. To nic z tego nie ma, więc nie wejdzie. Ja nie chcę nie pokazać na żadnej kamery. To, że... On mnie do tego co musi. To, że proszę o subskrypcję, ja nic z tego nie mam. W żaden sposób mi za to nie płacą, że mam subskrypcję i nic oprócz satysfakcji nie mam z tego. Poleciało to? Sprawdzasz to? Bo ja mam drop wyłączony z ziemi, tak. Nie widzę. Nic nie ma.
Osaguj. Kurde. Dalej nic. Nie. Włączę tą drogę. Mam nadzieję, że jestem ślepa. Nie, powiedziałeś. No wiesz, skoro jestem ślepa, nie mogę się jako ślepa pokazywać. Nie powiedziałem, że jesteś ślepa. Uspokój się. Kurde, tego tu tyle leży. Nie ma. Jest tylko seguj. Ja pierdziela. Zaguj. Kamień zatrzymam, bo on był do czegoś tam. Zaguj. Wezmę wywalę tutaj, bo tam naprawdę taki syf będzie zaraz, że... Zaguj, zaguj. Myślałem, że to szybko zajmie, a tutaj z tego co widzę, to co kurde na tym spędzimy najwięcej. A, ogólnie, na stronie... Reaguj. Na stronie pisze, że jest podwójny drop. Więc sobota, niedziela jest podwójny drop na serwerze. Dlatego opłaca się chodzić teraz w tą sobotę i niedzielę na jakieś bossy, na jakieś smoki, no na wszystko, co daje zarobić. Dalej to seguj, no co to ma być? Już tu z 9 minut siedzimy. Come on, come on, come on. Ej, a wiesz jak jeszcze? W 2018, nie? 18. Pierwszy stycznia będzie. Pierwszy stycznia będzie poniedziałek. To dobrze czy źle? No, 1 stycznia, zaraz po Sylwestrze. To dobrze czy źle? No, nie wiem. Znaczy to zależy, czy pójdziemy wtedy do szkoły. To co przeżywasz? Teraz to ja nie wiem. Dobra, nie masz. Bo wyleciałaś, że 1 stycznia będzie w poniedziałek. Pytam się, to dobrze czy źle? No, nie no, wiem. No to nie szkoła. No to nie będzie szkoły, no niemożliwe, że będzie szkoła wtedy. A ja nie mogę wszystko zrobić. To i tak nikt nie przyjdzie. Najmniej u mnie, gdzie już będą mieli po 18 lat. No, szybko, kurde, 10 minut już siedzimy. Nie ma. Dobra, zrobię cięcie i myślę na kolejnym piętrze, bo to bez sensu, żeby 10 minut spędzić nad jednym metinem. Serio. I drobnęło teraz. Dobra. Nie było cięcia, bo gdy powiedziałem, że zrobię cięcie, to drobnęło. No tu jest fajny posąg, na którym napiszę powiedz coś do wszystkich. Bla, 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 tak.
Zapraszam. Albo nie. Zobacz kanał ty. Marlos TV. A, chamska reklama. Hashtag. A, już nie mogę. Chciałem napisać hashtag reklama. Tutaj też trzeba było drobnąć klucz jakiś tam, prawda? Masz ten klucz może? Nie, chyba nie drobnął. Tam widzę. Dobra, nie. Tutaj też nie drobnął. Napiszesz? I po tym piętrze już jest ten nasz boss, na który chcemy właśnie, do którego chcemy dojść. Bo z niego jest fajny drop teraz. Po ostatniej aktualizacji Metina dodali do niego fajny drop. Chcę zobaczyć, czy na niego się opłaca chodzić, czy nie, bo ciekawi mnie to. No i przy okazji nagram coś dla was. Coś piszesz tam, czy co? Tak. Bam, bam. Tutaj też pewnie z 10 minut spędzimy. No bo dlaczego by to miało szybko dropnąć? No przecież 10 minut tutaj trzeba spędzić, żeby kurna dropnąć jeden kluczyk do kolejnego piętra. To jeżeli chcesz jeden kluczyk do kolejnego piętra, to musisz poświęcić 10 minut, żeby bić te zasrane moby. O, dobra, dropnął mi. Napisałaś już, czy nie? Tak. Napisałaś. Nowego, nowego. Do roku. Dobra, i lecimy. Na szczęście nie zajęło nam to długo. Teraz co było? Ostatni. To chyba nie jest ten boss jeszcze. Jest jeden i potem jeszcze jeden. Tak, ale nie wiem, czy tu trzeba wszystkich wybić, czy co, o co tu chodziło. Nie pamiętam. A tego bossa. Jest ten boss. Właśnie. Dlatego chcę wszystkich wybić. Wtedy boss mi będzie widoczny. Możesz wszystkich zacząć bić. Wow, chyba go znalazłem. Nie zaczął wypychać pod ścianami. Weź bij te moby. One stąd. Nie jest, umarł, rozpluwa. Jest, tylko że on nie zaczyna. Te moby zaczynają. Teraz utrudniać sprawę. Na szczęście nie jest trudny, ten drugi jest trudniejszy, ale z tym drugim też sobie damy radę. To najpierw te trzeba zabić. Bo one cholernie będą mogły utrudniać sprawę. Ale czekaj. Przy tym sobie zrobimy screena do miniaturki, czy przy tamtym? No, przy tamtym. Chodź tutaj. A rób kiedy chcesz zresztą. Ten idzie szybko, tylko ciekawe, czy ludzie go jakoś bagują, czy tak po prostu z buta go biją. W sensie tego to na pewno z buta, tutaj nie ma co bagować. O, chodź, zrobimy sobie screenka. Wyłączę tylko drop. Au. W którym to był screen? No super, zaraz nas zabije. No. Szukałem guzika. Wstawaj szybko. Aha, szukałem guzika. No super, ale mnie zabił. Dawaj, nie ma ludzi. Daj, no. Już? Nie widzę. Stań obok, no nie patrz...
Zabijemy go. Daj se autoatak może, najlepiej. Czy w ogóle damy radę go zabić? O wiem, ja się jeszcze odpalę może do niego. Będzie takie głupie. Ja bym jeszcze nie odlewał. O, już go pod... otrułaś? To ja go otrułem. A czy się w cię? Tak, to chyba ja. Nie, nawet... nie, ja też mam trucie. No dobra, nieważne. Au. Skórka się dużo regeneruje przy takich bitwach. No to, to wiem. Nie wiem, czy ze skilli możesz go podpalać, bo... nie, to na dobre tak wyjdzie. To 21k dostaje, to też nie jest tak mało. Jak od takiej surki w EQ 5 bonów. Też nie ma jakiejś tam wybitnej 52 średnie. Nie umarła. No tylko bokiem bijesz. No widzisz, że tak się ustawiło, ja na autoataku go biję. Nie wiem, że się tak ustawił. No. Aż... ła. Dawaj, 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 dawaj. Robimy cię. Nie, to ze skilli się nie opłaca go bić. Jezu, jak ja go ze skilla wolnałem 13k, z hita 21, to ja go wolę z hita bić. Nie, ja tego renifera odwołuję. Przecież ten renifer mi tylko psuje wszystko. No, jak renifer stoi za mną, to jest fajnie. Jak stoi przede mną, to, to ja się o niego potykam tylko. Buffa bym dostał? Zapomniałem, po co jesteś szamanem znowu. Ola tak często zapomina. Idzie szamanem. Ola bardzo lubi grać szamanami, ale zapomina, co szaman robi. Zapomina, że szaman ma pilnować, żeby buff był. Coś jeszcze masz do powiedzenia? Tak, 1500 subskrypcji i Oli kamerka. Mama cię nie uczyła, że nie wolno kłamać. Nie wolno kłamać. To z konia by było go lepiej bić pod ścianę i na konia. No to może byś to zrobił. No, ale to bez sensu, bo on odpycha, zauważ. No i widzisz, co chwilę odpycha się. Odpycha mnie. Ma tego skilla, czy nie wiem co, że mnie odpycha do tyłu, no to bez sensu, bo to będzie wypychał. No. Jep. Jej! Zmianka 6-7. Zmianeczka 6-7. I jakiś tam reszta syfu, więc... tyk. Dobra, mamy jedną zmiankę 6-7, dwa kostiumy, 10 i 15 na moba na dziewczynę. Pasek, strzały, miecze, dzwony, mistyko, mądlenie. No taki, powiedział, słaby, to mi niepotrzebne. I co? I czy się opłaca chodzić na tego bossa? Szczerze, chyba tak. Bo zmiankę taką się opłaca, tylko że zmianka nie jest 100% życi poleci. Teraz jest po... ten kowal mi ulepszył z chwanga do szaty krwi. Znaczy nie tego, co mam. Ten tylko tego drugie, ten drugi. No, to brawo. Co jeszcze? Otwieramy te lizaczki. O, szarfa, 10 pereł, skarpeta, maczuga. Dobra, nic z tego nie poleciało. Nie wiem, co z tego leci. Aha, to chyba trzeba do choinki oddać. Dobra. Też lizak do PvP?
No to tyle. To ze mną była Ola. No hej. Prawie godzina filmu, ale mam nadzieję, że to sobie troszkę tam poprzyspieszam. Była ze mną Ola. Jeżeli się podobało, łapeczka w górę, subskrypcja i 1500 subskrypcji i no, kamerka. Kurde, cicho by. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Oh,